Wojtek, jesteśmy po meczu z Wisłą Płock wygranym 2-0 i tak naprawdę to ty przełamałeś tą strzelecką niemoc Polonii, no bo kapitalny rajd, po którym Przemek Szkatuła zdobył tą bramkę. No tak jak powiedziałeś, przełamaliśmy jakiś tutaj jakąś niemoc i na szczęście ta piłka wpadła do bramki. To był taki sygnał, że tego meczu już nie możemy przegrać. Nie możemy nawet zremisować, tak jak to miało miejsce w ostatnim spotkaniu z Zawiszą. Cieszę się ze zwycięstwa i z tego, że się do tego przyczyniłem. To jest dla mnie najważniejsze, żeby ten zespół wygrywał. Mimo sytuacji, jaką mamy w klubie, niełatwej, gramy o zwycięstwo i walczymy tak samo na wyjeździe, jak i u siebie. Myślę, że to widać, tą determinację, a nie zawsze za tym idą, nie zawsze za tym idzie komplet punktów, ale no staramy się jak najbardziej i nie ukrywam, że zmęczenie jest, a walczyć trzeba dalej. Wojtek, zapytam cię wprost, wierzycie w utrzymanie? Szanse nadal są, bo GKS jeszcze co prawda przegrywa, mecz się nie zakończył, no ale Polonia nadal jest w grze. Ja z własnego doświadczenia wiem, że do ostatniej kolejki trzeba walczyć o utrzymanie. Już z Arką miałem taką sytuację, że jechaliśmy na ostatni mecz na Śląsk-Wrocław. Nie wygrywaliśmy tam, a się utrzymywaliśmy, bo się inne mecze układały. Także trzeba wierzyć do końca i przede wszystkim patrzeć na siebie, wygrywać, ale też chodzić po zwycięstwach bynajmniej. Nie ze spuszczoną głową, wręcz przeciwnie, z podniesioną, żeby sami siebie budować nawzajem, bo możemy liczyć tylko na siebie teraz, jeżeli chodzi tutaj o drużynę. I my musimy to pociągnąć. Przemek, zwycięstwo. Zwycięstwo z Wisłą Płock 2-0. I zanim zapytam cię o ten mecz, pisałem w pomeczowym komentarzu, że aż żal po tym meczu, tym bardziej spotkania z Zawiszą Bydgoszcz. Tutaj udało się wygrać. Szkoda, że tam, kurczę, zabrakło tych punktów. No, ten mecz no, nie wyglądał może z gry tak do końca po naszej myśli. No, ale no, my potrzebujemy tych punktów, także no, bardzo się cieszymy, aczkolwiek bardzo szkoda tych punktów z Zawiszą, ale trudno, no. Czasu nie cofniemy, przyjeżdża Arka, walczymy o 3 punkty, zobaczymy jak tam się inne mecze poukładają, no i dalej gramy. Przemek, kolejna bramka dzisiaj, zresztą te 5 minut tak, w odstępie, w których strzeliście bramkę, było w waszym wykonaniu zabójcze, no, dominowaliście na boisku, od 60 minuty Wisły Płock nie było. No, dziękuję bardzo. Ja powiem szczerze, tak z boiska nie wyglądało, że myśmy aż tak do końca dominowaliśmy. No ja na pewno się cieszę osobiście, że tam strzelam bramki, że pomagam jakoś drużynie. Aczkolwiek tym to nie ja strzeliłem, a drużyna wygrała, to jest najważniejsze. No, my musimy strzelać te bramki i wygrywać mecze. A że ja, to tym bardziej ja się osobiście jakoś cieszę. Wierzycie nadal w utrzymanie? Oczywiście, że wierzymy. No. Wiara to jest podstawa. No, na pewno nie mamy jakiejś łatwej sytuacji, ale dzisiaj zrobiliśmy jeden taki krok na pewno do przodu, że jakoś to się może jeszcze poukładać po naszej myśli. Mocno to wierzymy. Przed tobą mecz z Arką z Gdynia, z klubem dobrze tobie kojarzonym. Kiedyś tam grałeś. Sentymentalny powrót, ale pewnie będziesz chciał strzelić bramkę. Znaczy, no do Arki na pewno mam sentyment. Tam debiutowałem w Ekstraklasie, tam nie ukrywam, mam tam dużo przyjaciół nawet, no, znajomych jeszcze więcej. Duży sentyment do miasta i do klubu. Natomiast jak wyjdziemy na boisko, gram teraz dla Polonii, to jest mój klub. I wątpię, żeby jakiś kibic miał mi za złe, jeżeli strzelę arcybramkę. Alan, wygraliśmy 2-0 i w końcu, można powiedzieć, zobaczyliśmy cię na boisku. Jak twoje zdrowie na początek, zanim przejdziemy do meczu? No teraz już jest w porządku. Cieszę się, że trener mi zaufał i wpuścił w drugiej połowie. Zaczęliśmy w drugiej połowie, myślę, lepiej grać i to udokumentowaliśmy wynikiem 2-0, nie? No właśnie, wszedłeś w drugiej połowie, w połowie, w której wygraliście mecz i w połowie, w której Polonia, można powiedzieć, dominowała, bo w pierwszej, nie wiem jak twoim zdaniem, Wisła była nieco lepsza. No zgadza się, w pierwszej połowie trochę nas Wisła Płock zaskoczyła, parę mieli sytuacji z rzutów wolnych, tam wiadomo, bramka spadła chyba ze spalonego wtedy, no ale wszystko się odwróciło na korzyść naszą, jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi. Będziemy walczyć do końca, wiadomo, i jeszcze są matematyczne szanse, więc nie składamy broni, idziemy do końca. No właśnie, Alan, wiem, że speaker podawał cały czas wyniki spotkań. Wy gdzieś to słyszeliście, czy zupełnie odcięliście się od tego, nie patrzycie na tabelę? Nie, nie patrzymy. Mamy jeszcze 2 mecze do końca, musimy je wygrać i mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży.